Przemysław Wol, były piłkarz chorzowskiego Ruchu. Panie Przemysławie, jak pan wspomina pobyt w chorzowskim Ruchu? I niech pan pokrótce opowie o swojej karierze piłkarskiej. Bardzo miło. Był to krótki okres, bo tylko pół roku spędziłem w Chorzowie. Fajne miałem wejście, kiedy przyszedłem do Ruchu, to rozpocząłem turniejem halowym organizowanym przez właśnie Ruch Chorzów, w którym Ruch Chorzów odniósł zwycięstwo, wygrał ten turniej. Pamiętam, że w głównej mierze przyczyniłem się w meczu finałowym, strzelając dwie bramki, co dało nam właśnie zwycięstwo w tym turnieju. Później było troszeczkę gorzej, bo niestety dostałem mało minut grania, ale sam pobyt w Chorzowie wspominam bardzo miło. A pamięta pan piłkarzy, z którymi pan wówczas stworzył trzon 14-krotnego mistrza Polski? Ciężko mi teraz z pamięci. Mariusz Rutwa na pewno. A Piotrek Mostur, no tak, wracają te wspomnienia. Przewinęło się tych kolegów przez te lata kariery, więc... Krzysztof Bizacki może, nie? Tak jest. Mylą mi się nazwiska z różnych klubów, więc z pamięcią teraz trochę słabo. Jeszcze chyba powracając do tamtego sezonu, Jakub Wierzchowski chyba, nie? Czy... Też był, tak. No trochę tych nazwisk. A sama szatnia jaka była? Czy był ten śląski charakter? Śląskiej gotki się pan nauczył? Nie, niestety, tak jak mówię, za krótko tam przebywałem w Chorzowie. Tak, charakter ten śląski było czuć, było wielu piłkarzy miejscowych w Ruchu. Ta tradycja klubu była zachowana, dbano o to, więc no, dało się czuć ten chorzowski charakter. A mam pytanko, czy teraz z perspektywy już po piłkarskiej karierze, czy śledzi pan to, co się dzieje w Ruchu? Obserwuję, nie ukrywam, że nie jakby to panu wytłumaczyć, nie siedzę w tych wiadomościach o wszystkich klubach, w których grałem, ale tak obserwuję Ruch i nie tylko Ruch, oczywiście jedno, ale... A o co pan konkretnie chce zapytać? Może tak. Dziś reprezentuje pan Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. I z kim pan tutaj dzisiaj przyjechał na ten turniej? Mistrzostw Polski od dwoju do lat 42. Tak jest. Ale konkretnie pyta pan o co? No chciałbym zapytać, z kim pan dzisiaj tam przyjechał. Pyta pan o nazwiska, tak? Tak. Nadolski, hej chłopaki, Billy Abbott między innymi. Też grał w zespole Ruchu Paweł Abbott. Paweł akurat nie ma, ale jest kilku innych kilku innych zawodników. Co by pan chciał przekazać kibicom Ruchu? Kibice. Ten okres, krótki okres, który przybywałem w Chorzowie, bardzo miło wspominam. Bardzo was serdecznie pozdrawiam. Być może jeszcze uda mi się do Chorzowa przyjechać jako zawodnik, może jako właśnie teraz już emerytowany piłkarz. Chciałbym się z wami spotkać. Może będzie taka okazja. Pozdrawiam was serdecznie. Ja dziękuję za udzielony wywiad, za poświęcony czas. Dziękuję i życzę bardzo wielu sportowych wrażeń podczas tych mistrzostw Polski Oldboyów do lat 42. Dziękuję bardzo. Na boiskach Cieszyna, Skoczowa i Ustronia. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję.